Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy deponię. Słuchajcie moi kochani, dość długo kręciłem się po tych wszystkich lokacjach, zanim zorientowałem się, co trzeba dalej zrobić. I teraz tak, w poprzednim odcinku próbowałem zawiesić lustro na świetle sygnalizacyjnym, ale jeżeli dobrze zauważycie, ono znajduje się na takim samym poziomie co szkielet i to na nim musimy zawiesić lusterko, żeby światło się odbijało do zewnętrznego zakrętu. Tak więc cofnijmy się do tunelu i opuśćmy ten szkielet w dół. Na górę. Mamy tutaj wajchę, dźwignię. Dzięki temu szkielet opuści się niżej i spokojnie będziemy mogli na nim zawiesić lustro. Okej. Don't drop it, you hear? Ale teraz po raz kolejny musimy cofnąć się do tunelu, przesunąć wajchę, żeby zapaliło się światło, no i szkielet przesunął się w górę. Okej. Dokładnie. I wydaje mi się, że teraz kiedy wejdziemy do środka... Ha! Huh, the bright light stabilizes the sound waves! I can see in the dark! Ouch! No właśnie, widzimy w ciemności. Mamy tutaj butelkę. Wow. I mamy też dźwignię. Okej. Wzięliśmy sobie dźwignię oraz pustą butelkę. Jeżeli dobrze pamiętacie, w tym miejscu mieliśmy skrzynkę zwrotnicy, w której brakuje właśnie dźwigni. Użyjmy tej, którą przed chwilą znaleźliśmy. Okej. No i teraz pojazd górniczy jest ustawiony prawidłowo. Możemy udać się do zakrętu i zabrać go. Okej. A. Wózeczek automatycznie opuścił się w dół i ustawił się w takiej pozycji, żeby był gotowy do odjazdu. No dobra, w takim razie co? Wejdźmy do dźwigu, pociągnijmy za wajchę i mam nadzieję, że uda nam się zapakować go do wózka. Child's play. Da la la da da li li di di li li. Ready? Go! Crap! Oh, damn! What's wrong with me? I'm usually totally laid back. It must be the fumes from the mine. How can Doc stand them? Huh, I better go and ask him. No dobra, przyznam wam się szczerze, że nie tego się spodziewałem. Myślałem, że faktycznie uda nam się ją zapakować, jednak nie. Rufus powiedział, że musi pogadać z doktorkiem. No okej. Nie pozostaje nam nic innego, jak się do niego udać. Dobra, ten wózek zostawmy już tutaj, a my udajmy się do tunelu. Panie doktor, proszę mi pomóc. Czuję się strasznie nerwowy. Hi there. Hmm? What? Oh! Hello! Daleko jeszcze do dolnej stacji startowej. Mam więcej interesujących wyzwań. Jeszcze o kobietach. Okej, weźmy sobie tą opcję. I have some more, challenges. Keep them coming! Doktorku, jestem zbyt nerwowy. Doc, I'm a little highly strung. I can see that. Look at you. The hands, the eyes, the hair. Huh? You should do something about it. Unrest is a handyman's death. If I get too twitchy, I meditate. Meditate? Yes. You should try it for yourself. Like this. Lodge your leg behind your head and fixate on a point on the horizon. Wait, I'll show you. Okay. Choose a point on the horizon and stare at it. What's wrong? You're not fixating at all. That's right. Can you see how everything gets more focused and how the colors are more lively? I have fixated on that strange blue shape to the right. Now I let my eyes wander to the north until I see a blue pole. Now I gaze far over to the west to that green thing. And then in a straight line to this
blue thing down there. And then, finally, whoa, I'm already utterly entranced. In any case, you have to tell the world who you are. I am a river. Okay. After that, I take a good swig from my hip flask, and I'm all relaxed. Got everything? No dobra, to było naprawdę bardzo dziwne. Potrzebujemy alkoholu. Czy ja mogę troszeczkę nalać sobie do tej pustej butelki? Spróbujmy. Will you cut that out? You can have a sip if you want to. That doesn't mean that you can siphon the whole bottle. So why don't you make yourself clearer next time? Aha, dobra. Czyli żeby wziąć alkohol, musimy odwrócić jakoś jego uwagę. Hi there. Hmm? What? Oh! Hello! Może poprosimy go o to samo. I have some more, challenges. Keep them coming! Pokażesz mi jeszcze raz, jak się medytuje? Could you show me how to meditate again? Of course! No trouble! Just lodge your leg behind your head and fixate on a point on the horizon. Like this! Okej, to nasza szansa. Fix your eyes on the horizon. Dobra. Choose a point on the horizon and stare at it. Nie będziemy mu przeszkadzać. What's wrong? You're not fixating at all. Mamy alkohol, wiemy jak medytować, tak więc udajmy się z powrotem do dźwigu. No i zobaczmy, czy to zadziała. Skupmy się na punkcie na horyzoncie, tak? All right. Fixate horizon. Concentrate. And... Ooh. Oh, tetanus, this is comfy. There's no way I can concentrate like this. Oh, I must be doing something wrong. Okay, najpierw powinniśmy chyba zarzucić nogę za głowę. You're not supposed to put things on the rear shelf if you're planning to break. Ale raczej wątpię, żeby Rufus swoją nogę potrafił zarzucić na głowę. Tak się składa, że mamy tutaj nogę szkieletu. Zobaczmy, czy to zadziała w ogóle. I knew it all along. You don't need yoga if you're resourceful. Okay. Teraz skupmy się na horyzoncie. Leg behind the head. Check. Fixate horizon. Check. Here we go. Whoa. Pizów, pupup, pumus, pompu. Dobra, tutaj mamy jakieś literki, ale chyba w sumie to nie wiem, na co mamy się patrzeć. Na to czy na to? Pompu? Pupup? W sumie wydaje mi się, że obojętnie jaką opcję wybierzemy i tak będzie poprawna. Która jest najśmieszniejsza? Pizów, pupup, pumus, pompu. Może... Pizów, pierwsza, lepsza. Pizów. I am a Pizów. Yeah, I'm much more relaxed now. Huh? Why is my leg shaking like that? Well, I'm probably not a Pizów after all. Maybe this wasn't right at all. Może powinniśmy napić się alkoholu? Break a thing for luck? I don't need luck. I've got expertise. No dobra, chyba coś poszło nie tak. Spróbujmy jeszcze raz. Oh crap! No! Hey. Doc lied to me. I mean, I did everything right, didn't I? Leg behind the head? Check. Fixate horizon? Check. Here we go. Whoa. I am what? Poop poop. Pop up.
And now? Uh-huh. Czyli się udało. I think it's working, but I can't feel my tongue allowing. Wow! Ostry musi być ten alkohol. Once again, nice and easy. Da la la da da li 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 li. Da la la da da li 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 li. Rufus, Rufus, yeah! No dobra, mamy gol na wózku. Ogólnie to mi przypomina tą grę, ten automat taki, który pojawia się na różnych stacjach benzynowych czy imprezach. Wiecie, gdzie wyciąga się pluszaka z tej maszyny. No dobra. Mamy go, tak więc możemy opuszczać kopalnię. Co dalej? Dobra. Oh, you're quite heavy, babe. And I thought you were making yourself extra heavy when I lugged you up the hill just now. Never mind. The controls are exposed, and there's a circuit diagram. This'll be easy as pie. No dobra, mamy tutaj panel sterowania. Yep, all clear. I don't have any trouble with pasta recipes. Czyli co? Udajemy się dalej, tak? Mamy tutaj labirynt. Chociaż tak naprawdę ja nie mogę nic tutaj robić. Może jednak zrobiłem coś źle. Dobra, tu też mamy jakieś wajchy. Ogólnie musimy dostać się tutaj, na sam koniec. Zaczynamy od tego miejsca. Pyk. Dobra, tak, 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 tak. I w sumie... Spróbujmy. Yeah, now we're really going places. Check it out, babe. Never be happy for everything. Oh, Rufus, you really are the best. True, so very true. If you like that, then you'll love what's coming next. Oh, yeah. Look, the rails are still warm. What? Don't say you've already got one of these new infrared visors. No. My beard sonar has gone to red alert. They have to be somewhere close by. I'll send a helmet fax to the bailiff immediately. You two are shitting me, right? Hold on for a second. My shoulder seismograph is giving me strange readings. You're right. I feel it too. Guys, strange. According to the sole barometer in my boot, the ground pressure hasn't changed. My sock spectrometer is still processing the data. Guys, say it can't be an earthquake. Wait. My kneecap ultrasound detector is registering strange readings from... Okej, udało mi się w końcu ustawić poprawną kombinację. Troszeczkę mi czasu to zajęło, ale w końcu się udało. Hey, I'm still alive.
I'm not an easy man to break. They call him Rufus. Rufus. And what a sight. The Lower Ascension Station. I did it once again. You see that? I did it. Oops. Maybe I should get you to a place that is a little more comfortable. Luckily, it'll be a downhill ride from here. So, do you want to be carried? Which would be plain boring. Or do you prefer the fun and fast way? Yes! Wow, czyżbyśmy mieli koniec kolejnego rozdziału? Tak to wygląda. Historians would die for a way to decipher apparently missing text passages here. They still found no reasons why scratches and lesions related to ghosts subsequently appear. But then why should it bother you? For he finally managed to haul her more or less unharmed to the rendezvous spot, and that without expecting any pay except for the reward. But it's not about the context, so get on with the plot. Huzzah, get on with the plot! Well, you'll be safe here for now. We just need to wait for your fiancé to show up. That Cletus guy is really a lucky fella. I hope he'll keep his promise. Well, now we just have to wait. I guess I should search for a way up to the platform on top of the tower. The view should be good from up there. Okej, wygląda jakbyśmy dotarli do wesołego miasteczka. No dobra, rozejrzyjmy się. Maszyna z gumą do rzucia. Chewing gum, and fast! What? I want chewing gum! Huh. Voice control seems to be broken. A, no tak. Nasz ekwipunek znowu jest pusty. Guma do rzucia. This doesn't say anything about flavors. There's a dancing cockroach depicted instead, with a hat and a cane. That's stupid. I'll keep the rest for later. Much later. Czyli co? Guma do rzucia o smaku karalucha, tak? W sumie to nie ma się co dziwić. Dzisiaj oglądałem na Facebooku taki filmik, gdzie gość w zlewie mył normalnie pająki. No wiecie, w zlewie biegało pełno pająków, on je pod kranem mył, potem rzucał do gorącego oleju i je zjadał. Robił też z nich szaszłyki. Okropne. Nie wiem, jak można jeść pająki. Kolejna półeczka. Hey, there's something behind it. What the... A plug! Oh, man. Wtyczka. Not really. You crazy? It can't be that easy. Wow. Dobra, jakaś dziwna maszyna zaczęła działać. Maszyna do robienia waty cukrowej. One serving of cotton candy, please. I suppose the machine has no ears and no eyes. Otherwise it'd be able to see who it's dealing with. I think some kind of stick has to go in there. Trzeba wsadzić jakiś patyk. No tak się składa, że my nie mamy żadnego patyka w ekwipunku. Now it's set to calzone. I've been here before, as a kid, with my dad. I followed him here. When he noticed me, he was so happy that he bought me some cotton candy. Then he said I should wait for him while he was looking for the cable boat to Elysium. I never saw him again. Może uda nam się też znaleźć naszego ojca. Mamy też jakieś przełączniki. Przełącznik 1, 2 i 3. The switches change the lights. There are three on this side and one on the other. Nie wiem, czy te światła mają jakiekolwiek znaczenie. Whoopsie daisy! Aha, wyrwaliśmy dźwignię. Aha, one off, two on. I'm getting there. Three and three. That's six, isn't it?
No dobra, zostawmy to na razie w spokoju. Maszyna z serdelami. A one fish of the day, please. I should have said which day. Coś wypadło. Serdele na patyku. Nah, I still have some. We've been through a lot, haven't we? I bet your fiancé isn't half the daredevil I am. Huh. Oh, yeah. I've laid her down on a bed of roses. Well, rose hips, to be precise. Oh, yeah. The gentle touch of nature's itching powder. No dobra, mamy serdele na patyku. My ogólnie potrzebujemy sam patyk, żeby zrobić sobie watę cukrową. Yummy! Skewered anchovies. They had those when I was a kid, too. Wow, exactly those. Any foodie knows anchovies get better the longer they're stored. Chyba jednak mu nie smakuje. All I wanted to have was the stick anyway. Okej, mamy patyk, czyli co, robimy watę. Wata cukrowa o smaku calzone. My dad always told me life is like a calzone. Only those who chew thoroughly will notice the rat's teeth. Zęby szura. O, fuj, dobra. A co się stanie, kiedy pociągniemy po raz kolejny za dźwignię? Now set the phosphor. Mamy nowy smak. Fosforowy. Wow. You could read in the dark on the toilet after eating that. No, jestem ciekaw, czy Rufus będzie świecił w łazience. Dobra, wiecie co? I tak nie mam zielonego pojęcia, co możemy zrobić. Tak więc wybierzmy sobie tą fosforyzującą watę cukrową. Powiedzmy, że na razie zostawimy sobie taką w ekwipunku i rozejrzymy się dalej. These lamps must be of some significance. I just know. Okej. Do holu. Oświetlony łuk. That's the entrance to the candy shop. After dad left me, I lived there for a week. Or was it an hour? Time passes so slowly when you're high on sugar. No okej, dobra. Możemy iść do hali głównej albo na dół. Mamy też jakąś mozaikę. Tak więc zejdźmy sobie na dół, przyjrzyjmy się tej mozaice. Huh. The mosaic depicts a group of trash crabs in a mating ritual with cocktails and colorful twisted straws. Or it doesn't. It's hard to make out any details without any light. Ale my mamy fosforyzującą watę cukrową. Gdybyśmy to użyli na tym... The cotton candy isn't glowing bright enough. Mhm. Czyli najpierw byśmy musieli ją w jakiś sposób naświetlić. Mamy też jakiś włas. Nisza? There's a mount for the torch in the niche. There are mirrors around it to focus the light. That can only mean one thing, or nothing. One or zero. Czyli tu będziemy musieli włożyć jakąś pochodnię. No dobra. Chodźmy do wieży. Wow. Mamy fosforyzującą kałużę. Beczka z wodą. No, wydaje mi się, że tutaj wszystko jest radioaktywne. Pluszowy dziobak. I'll save my telekinetic powers for later. How incredibly stupid. Dźwignia dźwigu. I'll save my telekinetic powers for later. A crane with a magnet. What do you know? Czyli wychodzi na to, że tu też coś będziemy mogli użyć, tak? I podnieść tym magnesem. Mhm. Klakson. I'll save my telekinetic... What a mess. Usually the horn is on the hood, and not two cars down the road. I'll save my telekinetic powers for later. I'm getting hungry again. Czy coś w ogóle będziemy mogli tu podnieść? Mamy jakąś skrzynię. I'll save my telekinetic powers for later.
Yeah, that would really be super cool. But as long as nobody's watching, it would be a total waste of effort. Pretty deep and bright. Might be the nuclear reactor down there. A może to wszystko jest napromieniowane? Beczka z wodą. Is this acid or water? Just water. Po prostu woda. Zielona. Ale nie możemy jej wziąć. Cofnijmy się do holu. Pozostała nam jeszcze hala główna do zwiedzenia. Aha. Mozaikowy kamień. I kolejna mozaika. The mosaic depicts waving people and a farewell party with barbecued sausage and loads of white confetti. No, no, that's just my blood circulation because I'm trying so hard. I need more light. I mamy też kolejny włas, do którego będziemy mogli włożyć pochodnie. Ale nie posiadamy takowej w naszym ekwipunku, tak więc... Nic tam póki co włożyć nie możemy. The only light back here. A właśnie. Mamy fosforyzującą watę cukrową. Czy ona się właśnie nie naświetla pod wpływem światła? Aha. Hey, my epic Gregorian choir is back. I thought I'd left that behind at the crane. Czyli w sumie... no okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że Rufus też powinien się naświetlić, ponieważ takową zjadł. Ale jednak nie. Co by się stało, gdybyśmy włożyli tutaj tą watę cukrową? Huh. The mosaic depicts the upper class leaving the planet. The lower class remains behind. Whoa, those guys are really fed up. They shout at the traitors and shove barbecue lighters and sausages on giant forks in their faces. Must have been barbecue Thursday. Czy możemy użyć na tym mozaikowego kamienia? This mosaic is already complete. Sometimes I solve puzzles so fast I don't even register it myself. Dobra, ta mozaika jest cała, więc wydaje mi się, że tutaj nasza fosforowa pochodnia nie będzie potrzebna. Brudna mozaika. Only mud and dust. That's all I can make out. I believe there's a tool that was specifically designed to remove dirt. At least, I think Tony once mentioned something like that. Dobra. Czyli przy tej mozaice nic zrobić nie możemy. Mamy też kamienie. Mhm. Do windy. Wow. Cóż za wspaniała winda. Zobaczcie, wskazówki obracają się cały czas dookoła. Time is on my side. Today I am gonna leave Deponia. Huh. The clock stopped. Ups, popsuliśmy ją. A właśnie chciałem powiedzieć, że ta winda wygląda jak jakiś taki portal czasoprzestrzenny. Sterowanie. R, U, F. That wasn't it. Maybe this? R, U. Nah, I've tried that. But what else could it be? The input panel for the elevator code. We used to have one of those at our front door until I found out the password. Może na tamtej mozaice znajdziemy podpowiedź, tylko najpierw byśmy musieli ją w jakiś sposób wyczyścić. Damn, does anything work here at all? Tam nie wejdziemy, mamy pokrywę zbiornika z olejem. Ale w sumie to nic tutaj chyba włożyć nie mogę, no chyba że gumę do życia. Nah, my coat has enough oil stains. I want to look cool when I parade into Elysium. Szafka z przyborami. Aha. Mamy mopa, mamy mydło. I mamy wiadro. Czyli w sumie tak naprawdę mamy już cały sprzęt do umycia mozaiki. Ale brakuje wody. A wodę, no widzieliśmy w poprzedniej lokacji. Tak więc wydaje mi się, że teraz się tam udamy. Potem przyjdziemy tutaj umyć tą mozaikę, no i zobaczymy, co się stanie. No, gdzie to jest to wyjście? Okej. Okay. Przyjrzyjmy się jeszcze tej mozaice. No nie chciałem tego zamykać, chciałem tam włożyć naszą fosforową pochodnię. Może to tutaj brakuje gdzieś jakiegoś elementu.
This mosaic is already complete. Sometimes I solve puzzles so fast, I don't even register it myself. Czyli jednak nie. Dobra, mamy beczkę z wodą. Użyjmy na nim wiadra. Okej, to powinno wystarczyć. Wrzućmy do tego mydło. Foamy. No i co? Nie pozostaje nam nic innego, jak umyć mozaikę. I can't believe I'm doing this. I hope the historians will never learn about this bit. Crap, the mop broke. Złamał się kij od mopa. What an unfortunate occurrence. Dobra, mamy kolejną mozaikę. Spróbujmy ją podświetlić. Czy tu brakuje jakiegoś elementu? No tak, tutaj ewidentnie mamy dziurę. Well, will you believe that? The stone won't stick. What now? Ale mamy gumę do rzucia. Someone has scribbled something on it. It must be the password for the elevator. At least, it's written right over the picture of the elevator clock. Exactly where a piece of the mosaic is missing. Now, we'll have to use some extraordinary dexterity. There are still more pieces. Well, no problem. I'll have that solved in no time. Czyli mamy układankę. No, spoko. Pewnie troszeczkę czasu mi zajmie, zanim ją ułożę. Dlatego ja to wszystko przyspieszę.
Why doesn't this fit? I guess I'll just have to press harder. Still not right. I'll get there. Może ja go po prostu źle tutaj wkładam. Go in! Go in! Damn thing! You're supposed to... Oops. Uh-oh. What about the elevator code now? Damn it. No to popsuliśmy całą mozaikę. Now the shard is hopelessly destroyed, but the chewing gum still looks alright. But it's no better than it was before. A tyle się namęczyłem, żeby to wszystko tutaj ułożyć. The system reboots. The code for the elevator has been reset. Here comes the new one. Something really cool. R-U-F-U-S. Oh yeah. No dobra, zmieniliśmy hasło do windy, rozwaliliśmy mozaikę, ale do windy udamy się w kolejnym odcinku. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Piona.